O. Teraz się raz nagrywał, tylko pół godziny może nagrywać, nie? A nagrywało się to, co mówiliśmy? Tak. Patrzałem. Skaganiec, wiesz. Zawsze musi być w elektronice jakiś kaganiec, nie? Ten, wiesz co, jaką ma, znaczy wadę, może nie wadę, bo bardzo fajny jest aparat, ale brakuje mu jednej opcji. Nie ma pauzy w czasie nagrywania, że możecie sobie przeskakiwać sceny jej. Czy na przykład podejść bliżej i puścić dalej, no to było fajne, nie? Bo wtedy materiału dużo nie... Nie widzi gazem. Wydaje ci się. Dużo materiału nie trzeba, wiesz, a poza tym trzeba do programu dać, żeby połączyć to, wiesz, a tak to już było jako jeden plik, nie? No bo fajnie. Ciekawe, czy ma opcję łączenia pliku. Ale wątpię. Połącz plik. Zabezpiecz ma, nie? Ale to możesz sobie ewentualnie już w programie zdobyć, nie zdobyć tego w aparacie, no, tylko już musisz... No tak, ale tak by miał surowice, nie? No może tak, obcinać film, nie? No. No nie odsłoni nam Giewonta, niestety. Jest bardzo dużo fajnie. Trzeci raz i trzeci raz go nie fajnie, bo jest bardzo dużo obcokrajowców, wiecie? Chyba pokochali nasze polskie góry. A łączy z piramidami. Fajnie się cieszy. Ale to tak się nie wyrażę brzydko, bo mi zablokują kanał. A każdy wie, o co chodzi. Czyli nie mogę powiedzieć, że czułem się tak spuszczone ze smyczy? Nie, nie. Nie możesz. Za późno. Ale ty jeszcze góreczek ci został. Ja już nie mogę. A już nie możesz? Ale modlisz się nad ciastkami. Z solonym karmelem. Może lipy też trochę. Smakowałeś. Lipa, 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 lipa. To jest ten kolor. Ostatnio szukałem informacji na temat lipy. Znalazłem. Zastanawiam się na herbatkę, nie? No każdy, o, kwiaty lipy, kwiaty lipy. Ale jak już przekwitnie, to są takie nasionka. Mówię, no przecież to też się nadaje, nie? No skoro z kwiaty się robi herbatkę z kwiatów, no to te jakieś tam małe nasionka zawsze są. Ale kiedyś robili olej z tego. Tych nasionek z lipy. Jakie on ma właściwości? Był bardzo, bardzo właśnie w sumie leczniczy, nie? Nie pamiętam. Ale z nasionek na pewno wytłaczali olej lipy, nie? Mówię, no bo jak przekwitnie, to co? No tylko nasionko w sumie, nie? Ale no do czegoś to się też zużywa. No i się okazało, że jednak tak, no. Nie wiem, czy oni to teraz robią jeszcze, czy nie? Nie znajdziesz chyba oleju z nasion lipy. Ale podejrzewam, że znajdziesz w sklepach zielarskich ekologicznych i to będą raczej oleje do stosowania na zimno, tak jak na przykład olej, więc myśmy kupowali, on był olej z pestek moreli, tak? Do sałatek go można używać, żeby pić sam. No. Ty mamy wycieczkę Caritas. Więc podejrzewam, że w takich sklepach... Panie, to chyba kolonie są, co dzieci zabierają na ten... z biednych rodzin, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Niekoniecznie. 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 Może, ale nie wiem. Ja też nie jestem. Ale bardzo dużo kolonii tutaj jest. A wiem, o czym jeszcze warto wspomnieć. Bo tak nieraz myśli przychodzą w trakcie. Woda ze strumieni. No i jak pijecie, no to albo filtr, najlepiej przygotować, nie? Ponieważ ludzie się zachowują, jak się zachowują. Dookoła strumieni w sumie są toalety. Wypijecie, bo myślicie, że jest super woda. A tam na górze właśnie ktoś robi zrzut obok strumienia.
to później z deszczem i tak dalej ze wszystkim to przecieka i się zostaje w wodzie. Nie, nie można się znaleźć w innych miejsc. Akurat przy strumieniu? No, ale to nie poszła mnie. No, tak pytam się ciebie, wiesz. Nie wiem, ale ciężko znaleźć jakieś takie miejsce, żeby sobie nawet usunąć gdzieś na szlaku, nie wiem, gdzie są ławki. No, niby bo, tak, ale... tam jest fajnie i wiesz, a tam... No, ale butelki na przykład, butelki, puszki po piwie, no to już jest bezczel, nie? W woreczkach, spakowane jeszcze ładnie, nie? I wrzucone do strumienia, albo wpadły, no, może wpadły po prostu. Nie. Ale ty je jakoś mogłeś wyjąć. No tak, ale ktoś się zostawił może z brzegu, wiatr je zepchnął, nie? Ale piwo jest ciężkie, nie? A jak się wypije, to puszka nic nie waży, ludzie. Ja wszystko dygam w plecaku. Przychodzimy do domu, pływamy sobie obok śmieci. Włóż mi tam bułeczkę do jednorazóweczki. O, to też można było czy tam było jedynka. Już. I tak mam wołowinkę w razie co. Kiełbasy wziąłeś na misia? Kiełbasy na misie nie wziąłem. Misiu w ogóle nie wiem gdzie jest. Chyba u Słowaków. Ale zanim żeśmy przyjechali, to był misie około jaskini mylnej. Uchwycili ją ludzie. Czy ją. Jego. No. Bardzo ładny był. Misiok. Nie no, to strasznie zawsze. No. Papierki byli trzeba wziąć ze sobą. Tak, nie, bo pan zwinął te. Nie ma niestety. A wiesz, tam jest napisane szkło, papier. I inne. Nie, plastik. Plastik, papier chyba, i tak? Inne, tak? I inne. No i plastik jest wrzucony albo do papieru, albo do innych, a nie do plastiku. No. Nie rozumiem. Może ten. Powinien po angielsku się napisać. Ale jest podobny plastik do tego po angielsku. W sumie tak. Papier nie. Też. Jak ktoś chce, to się domyśli przecież, albo zaglądnie do środka. No ale to od czego ty chcesz wymagać od ludzi, żeby się domyślali? No, powinny być narysowane. Ale czy ja muszę wymagać od ludzi, żeby myśleli? Oni sami powinni myśleć. Myślenie nie boli podobno. Jak nie? To tak, że sklerozy. Kuję w głowę. Zostaw tą morę. Muszę zdjęcie zrobić, takie ładne. Ty już je robiłeś, tam zdjęcie. Ja takie ładne z ujęciem je zrobię. Mora ma więcej zdjęć w górach niż ja. Ja mam chyba ze 3. A mora 33. Nie, nie masz tyle. No, policz sobie. Wypiłaś, prawie wszystko wypiłam. Chcesz herbatkę? Nie, pół mi wypiłam. Tak ten, film z tym. Z McDonaldem, nie? Chcesz frytki? Nie, wszystkie frytki mu zjadło. Ale tak to nie chcę, nie? A ty zawsze zjadasz moje frytki. Tak? No nie. Nie, nie wiem, że pada. To chyba u ciebie. U mnie strefa jest inna. A tu jeżyn bardzo dużo jest. Nie? Maliny też. Jeżyny, ale jedynie widziałam. Nie? Nie. To nie. Może ja widziałam. Jedynie w innej strefie. No, u mnie nie pada, u ciebie pada. Nie rozumiem tego. Muszka mnie atakuje. No chyba nie odsłoni nam. A szkoda, chciałem wam giełd pokazać, no. Bateria mi pada. Ojej. Wytrzaskaliśmy wszystko na makro. No, bo ja kocham makrosy.
No takie ładne makrosy. Gdzie na Instagramie będą. Muszę je podpisać, bo mi je rąbną. Ale przykład dajesz. No o co ci chodzi? Tylko zapalniczka. Jasne. Ciekawe, co nie odpalasz. Gaz. Schowałem. Co tu robimy? Jutro? No. Pakujemy się. Ta, może tak by przystało na, jak ten na turystów pójść tam w przeciwną stronę na ten Bubałówkę, nie? Przejść się w sandałkach. Dlaczego w sandałkach? No bo dawno tam nie byłem. Okej, spokojnie. W tamtym roku żeśmy mieli, nie? Taki, ile? To jeden taki długi mieliśmy w tym roku szlak tego. Tak, pierwszy. Większość w tamtym roku takie było hardkorowe. Nie, no też wczoraj mieliśmy fajny szlak. Ale w tamtym roku się zawiodłem na jednym szlaku, gdzie były zwierzęta. Tak. Myślałem, że tam będzie spokój, nie? A tam patrzę z psy. No ale na tamtym szlaku może być, nie? Mówię. Jedyny szlak to jest. Trzeba się wybrać na górną strefę. Ale to musiałbym mieć plecaczek, taki ultralajcik. Z wentylowanymi plecami. Ubranka jakieś. Przecież tam pada teraz na górze na pewno. Tak. Tylko tak wygląda, że nie pada, nie? Tam leje. Nie wiem. Pamiętasz o Klau, jak myśmy tam byli? No. Przecież przed chwilą to prawie, że było. Było 2 dni temu? 2 dni temu gdzieś było. Myśmy na Giewont szli. Nie weszliśmy. No, no bo my tu ubezpieczenia nie mamy, nie? To też tak. Facet mówi, że jest tak ślisko, że nie mógł zejść. Na dupie zjeżdżał. Bo akurat lało. Więc w sumie niebezpiecznie, ale nie ma co się pchać niepotrzebnie, nie? Pół godziny czekaliśmy. Mimo, że buty mieliśmy, no bo to już jest szlak, nie? Tutaj mamy Adidasy, no bo to nie jest szlak, nie? To jest taki turystyczny. Ale byliśmy buty przemoczone 3 dni nam spód przecież. Na drugi dzień znowu tu byliśmy w Adidasach, znowu mieliśmy Adidasy przemoczone. Tak, tutaj była burza, piorunami nawalało koło krzyża. O, ale było. Tak. Lało strasznie, przez godzinę. Ja mówię, poczekamy, przeczekamy. Udało się. Godzinę czasu byśmy czekali, deszcz. Pod drzewem. Pod drzewem. Ale i to, żeśmy poszli dalej. Co opadać. No my w Cieklewice poszliśmy. No w górę jak idziesz, to musisz wiedzieć, musi być naszykowany, jak będzie padać, musi mieć płaszcz. Jak w góry pójść bez płaszczu? Jak w góry i w Japonkach? No Japonki, no ja teraz nie mam potrzeby. Wcześniej miałem, myślałem, że użyję, będę siedzieć. Nogi odpoczywają, nie? Ale żeby iść to tak na szlak, o ten taki o turystyczny, tak, ale typowo w góry tak o na szlaki te dalej od schronisk, no to tak nie za bardzo, nie? No, picie alkoholu też nie za bardzo, nie? Ludzie idą pod chmurkę. Później dzwonią, że coś się stało, nie? A on tam ma promile, kuźwa. Bo se szczeniaczka wziął na drogę, nie? Ja bym jutro siedzieć po las, tak fajnie. Tylko pójdź z samego rańca, wstajemy, nie? Nie muszę. Musimy wstać o 5. No, na morskie oko doszliśmy, udało się. Pochwalę się, ile wracaliśmy z morskiego oka? 4 godziny byśmy wracali z morskiego oka. I nie byłoby tak, nic nie się nie stało. Dużo mi się drasa, bo żem zdjęcia robił, no. Znaleźliśmy taką fajną roślinkę, w sumie to jest między grzybem a porostem jakimś takim. Jest pod ochroną w Polsce. W Polsce 22 gatunki wyginęły już, te roślinki. Rośnie na świerkach żywych i martwych. Mimo, że jest ta roślinka, i tak te świerki wycinają, nie?
No słuchaj, jak świerki są czy coś, to nie zostawiają, po prostu ta roślinka sobie tam rośnie, nie? O, grzybek, nie? Ale i do czerwonych muchomorków jest, jakby ususzył. Tak, większość wie, że czerwony muchomor jest strasznie trujący, ale obrabia się go, suszy, zostawia na 3 miesiące. Ale to musi chemik chyba zrobić, przynajmniej osoba, która to wie. Macie największy odlot na świecie i też legalny. Boże. I to muchomor czerwony, nie? Największy... Masz odlot, bo powiedziałeś, z czego mi lądujesz. Największy psychodelik, nie? No co ty. Masz inny skład chemiczny po wysuszeniu. Jak lisy na żywca jedzą, no to... Znaczy, że coś jest w tym grzybku, nie? Ale tak, ani tej, a jelenia nawet nie było, nie? Ani sarenki, nic nie widzieliśmy. Nie, żeśmy nie trafili nawet na kozę tą górską. Nic. Tam przed nami jest ślikawka, tak? Ślikawka, duża to jest. Mała czy mała to jest? Mała. O, Niuniusz przyleciał. Nie pamiętasz, gdzie jest duża? Niuniusz przyleciał, zobacz, z tyłu siedzi. Gdzie jest duża? No byliśmy na dużej gdzieś. Mhm. To nie tam na ten? Na 5 stawów? Mhm. Na 5 stawów? No nawet fotę chyba mam. Nawet jedną z taką głupią miną. A to jest to tutaj, co się wylewa z tego, czy ona jest gdzieś tam z gór? Czy z jeziora się wylewa? Z gór chyba. Bo z jeziora też się zwiegi Wydosław wylewał, ale miał power. Się stanęło obok, to było moc czuć normalnie. Tak dawało basen. No tam to warto iść. Są takie szlaki, że warto iść, a są takie szlaki, że jest za dużo turystów. W sumie są wydeptane, nie? No nie wiem, czy będzie mnie wyraźnie słychać. Mogę ten mały mikrofonik podłączyć. Nagadam się, tam będzie... Ty się boję, że Wilsona będzie słychać. To nie wiadomo, kto to jest w ogóle. Na pewno nie Ruda. No nie. Zbijamy się, zbieramy się. Tak. Jak bateria mi pada. Zanim przerwie. Ty... Krypto stream. Bo się okaże, że będziesz musiał dźwięk jeszcze dograć do tego filmu. Nie no, jak dźwięk? No przecież nie będę się ja w domu dźwięku nagrywał. No jak to nie? Nie znam się na tym. Kręcisz wodę pod prysznicem, będziesz strumyć i płynie. No. I będziesz mówił. No jak no odgłos będzie inny. Tutaj tak fajnie strumyć jak ten. Hałasuje, no ale to jest za duży hałas, to musisz taki dźwięk obrobić, to nie jest tak. Nie będziesz słuchać tylko jeden wielki szum, jak teraz wiaterek wieje na przykład. To co, zwijamy się, tak? Ja zobaczę, czy są tutaj toje otwarte. Bo mogą być zamknięte, jak oni pojechali, nie? Myślisz? Boją się, że im wyniosą to i toj w górę? Nie wiem. Oh.
No także jak nie byliście w górach, to warto przyjechać. Wczoraj byliśmy, gdzie my byliśmy? W Murowańcu, tak? No. Wiecie, ludzie idą na wmurowanie, bo tam nie ma to i to ich po drodze, nie? Ja skorzystam z kibelka. Kibel zamknięty. Kuchnia nie działa. Sprzedają tylko piwo. I chipsy. Nie ma jedzenia. A żeśmy szli na czarny... Na czarny staw. Czyli jeszcze dalej. I czuję się, że cały dzień bez kibla. Bez jedzenia? No bez jedzenia. No ja tam batoniki jakieś tam miałem. Ja tam zawsze mam nachowane. Gdzieś na czarną godzinę. Do przegryzienia. Ale tak, bardzo dużo ludzi szło. O, zjem sobie, zjem. To toalety, nie? To murowanie jest to w ogóle jakieś niewypo chyba jest, co? Najgorszą sławę ma. Nigdy nie lubi. Nie lubię murowańca. Nie wiem czemu. Ciekawe, czy zasięg złapie, żeby wrzucić materiał. Ciekawe, ile osób myślało, że będę strugał. Dajmy jakieś patyki albo coś tam w górę. Co? Bo często streamy są na przykład, w podróż to podróż, nie? A na przykład robią, że siedzi w lesie i dłubie, nie? Ja chciałem wam góry pokazać na żywo, tylko że tu zasięgu nie ma. Więc wymyśliłem coś takiego. Nie? Dobra, starczy chyba, nie? 24 minuty.